No dobra, zrobiłem sobie trochę przerwy od gry. Tak się zastanawiałem, co ja właściwie mogę zrobić z tym samochodem i rozważałem kilka opcji. Albo kupić nowy, albo, no nie wiem, coś stunigować, czy zrobić napęd naprzód. Albo napęd naprzód w takim aucie. Albo jeszcze jest opcja, abym troszeczkę obniżył ustawienia trudności, czyli wyłączyć na przykład sposób prowadzenia symulacyjny, a dać zwykły, normalny, bo tak to się chyba tutaj nazywa. Moment, zanim jednak ten. Spróbuję może pojechać inny wyścig, zobaczymy jak mi pójdzie. Może rzeczywiście tamten wyścig był jakiś, nie wiem, jakiś popsuty, jakiś zły, niefajny. I może przez to mi się troszeczkę, no, popsuło, tak? Źle jechałem, no rzuca, już tutaj czuję, że rzuca. Droga jest, no, w idealnej kondycji teraz do jazdy sportowymi samochodami, a dupę rzuca niesamowicie, więc muszę coś z tym zrobić. I pojadę sobie wyścig, żeby przypomnieć sobie o skalę tego problemu. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Kurde, naprawdę nie wiem, ale już chyba klasykami nie będę chciał jeździć. Naprawdę to jest trudny, ciężki orzech do zgryzienia. Będę musiał, najprawdopodobniej po prostu obniżę poziom trudności. Włączę sobie kontrolę trakcji. Myślę, że to mi znacznie pomoże w ściganiu się. Szczególnie tym samochodem, gdzie to się bardzo przyda. Szczególnie przy przyspieszaniu, wyjściu z zakrętu. Samochód powinien zdecydowanie lepiej zachowywać się na zakręcie. Te boty są dodatkowo bardzo ciężkie, jest to poziom trudności nie do pokonania, więc to jest dodatkowe utrudnienie. No dobra, mamy tutaj wyścig. Prawdopodobnie go jeszcze nie robiłem, bo robiłem pozostałe wyścigi. Nie, jeździłem jeden taki, chyba on w nocy był. Ciężko mi było tam jechać. Ale no się zastanawiam właśnie, jak to teraz będzie. Włączę sobie kontrolę trakcji i myślę, że będzie sporo lepiej. Wchodzi też w grę, mam bardzo dużo kasy, więc wchodzi też w grę zmiana samochodu, zupełna zmiana samochodu. ABS, sterowanie, symulacja. To też mogę zmniejszyć, to tylko 5%, tak? Ale na razie zostawimy. ABS włączony, kontrola trakcji włączona i tylko to zostawiam włączone. 90% kontrola trakcji zabiera nam aż 10%, więc jest to duże ułatwienie ponoć. Zobaczymy. Gaz do końca i co się dzieje. No i widzicie, samochód sam, znaczy gra sama jakby puściła ten gaz. Ja cały czas gaz mam wciśnięty do końca. ABS się uruchomi, widziałem. Hamowanie trwa krócej. No i zobaczymy, zobaczymy, czy uda mi się pokonać rywali. Poziom trudności jest wysoki, dupę rzuca dalej. Kontrola stabilności jest wyłączona, więc samochód i tak może się łatwo odwrócić, muszę na to uważać. No ale już nie będę musiał się przejmować raczej trakcją. Trakcja powinna być kontrolowana przez grę. Oj, jeszcze mnie tutaj. Jezus, jak mnie wyprzedzają. Nie wiem, czy dużo zdziałam, jeśli zmienię samochód, ale ja się boję nim skręcać, ja się boję tym gratem skręcać, naprawdę. To jest straszne. Ciężko zrobić tutaj dobrze zakręt, bo ciężko w ogóle się ustawić. Ja chcę przejechać na drugi koniec drogi, na drugi pas obok. Ja się boję zmienić tor jazdy, bo zaraz mnie wywróci, zaraz mnie obróci dupą do przodu i koniec. Hamulce są też, widzicie jakie są. Z kolei oni napieprzają bez opamiętania, tak? Gdzie ja. O, zobaczcie. Nie wiem, jak oni tak szybko jeżdżą, ale są świetni. Ja może rzeczywiście sobie zainstaluję 4x4 i po problemie. Wtedy na pewno nie będę miał żadnego stresu z tym, aby przy wyjściu z zakrętu mieć idealną trakcję. No ale nie w tym rzecz, tak? Obiecałem sobie, nie. Ten samochód będzie z napędem na tył. Muszę wygrać te mistrzostwa właśnie tym autem. I co mogę zrobić? Kontrola trakcji niewiele pomogła i czuję, że włączenie tych asyst niewiele mi da. Mówiliście, że w menu opcji mogę sobie dostosowywać samochód, ale wydaje mi się, że mogę robić to tylko. A jest, tuninguj samochód. Dobra. Nie mogę go natomiast ulepszać.
skrzyni nie mogę tu zmienić. Zobaczymy, co się stanie, jeśli stabilizatory dam na miękko. Resory. Tu jest sztywne wszystko. Damy na miękko. Zobaczymy, co się będzie działo. Okej. Tłumienie. Sztywne. Damy miękkie. Okej. Siła docisku. Tu nie mogę nic zmienić, bo nie instalowałem spoilerów. Hamulec jest bardziej na tył. Spróbujmy teraz bardziej na przód. Może skróci się droga hamowania. O, 70. I dyferencjał. Przyspieszenie. No właśnie, dajmy na środek. Zobaczymy, co się stanie. 50% może. O, żeby i dyferencjał nie był zablokowany, ale też żeby nie był całkowicie otwarty. No i zobaczymy, co się z samochodem stanie. Ojej. Ale go wuja teraz śmiesznie. To przez te stabilizatory. Jezus. Nie jest taki responsywny. Ale może to nie jest do końca takie złe. Teraz mamy hamulce bardziej na przód. Ale te stabilizatory chyba trzeba jednak zrobić bardziej sztywne. Bo buja strasznie autem. Ale tutaj mamy kawałek takiego szutru. Myślę, że miększe zawieszenie będzie lepszą opcją. My sobie jedziemy jakoś tutaj. Ale trakcję łatwo stracić. Nie, stabilizatory na... Ja się boję tym samochodem mieć. To jest straszne. Stabilizatory sztywne. Damy sztywność na maksa. Zobaczymy, co się stanie. Z tyłu i z przodu. Okej. Co my tu jeszcze mamy? Aha. To nie. Moje samochody, kup samochody. Dobra, to na razie zostawiam. Teraz jest na sztywniaka i zobaczcie, no w moim odczuciu samochodem tak nie buja strasznie. Jest bardziej responsywny w skręcaniu. Wow! Nie rzuciło dupą. No coś jest chyba lepiej troszeczkę. Spróbuję jeszcze raz to okrążenie przejechać sobie tak na sucho. I zobaczę. A jeszcze trzeba uważać z tym gazem. On ma za dużo kurde mocy, ale z kolei i tak zostaje... No spadaj ty gracie! I tak zostaje z tyłu. Jak jestem gdzieś na prostej i wyjeżdżamy z zakrętu, no to mój samochodzik i tak z tyłu sobie tam zostaje, więc to też nie jest fajne. Ja nie wiem, jak ja mam pokonać ten zakręt. Ja się boję, kurde, ja się boję tutaj dobrze podjechać do tego zakrętu. O, kurde. Żeby go dobrze wsiąść. To jest masakra. Ale gdy puszczam gaz, samochód nagle
fajnie łapie przyczepność, więc na każdym zakręcie maksymalnie gaz spuszczony. Dobra, zobaczymy teraz drogę hamowania. Hamulec był zaciągnięty w naciśnięty w 100% i samochód obrócił się w tym kierunku, w którym chciałem. Także to jest dobra sprawa, chyba wydaje mi się, że hamulce ustawione bardziej naprzód powodują, że gdy ostro hamuję i skręcę w odpowiednim kierunku, na przykład w prawo, no to samochód będzie się jakby ustawiał w prawo, a w momencie, kiedy mam ustawione hamulce bardziej na tył, to niezależnie od tego, w którą stronę skręcam, on leci do przodu. Więc może to będzie lepsza opcja. Sprawdzimy. Poziom trudności zostawiam. No jestem ciekawy, jak to teraz wyjdzie. Samochód jest bardziej responsywny, jeśli chodzi o skręcanie. Zmienione są hamulce, jest kontrola trakcji. Widziałem, że kontrolka się na chwilę zaświeciła po przystarcie. O, widzicie, co się stało? To za sprawą właśnie tego ustawienia hamulców na przód bardziej. Dobra, coś się dzieje. Muszę uważać na tych zakrętach tam. Wziąć od lewej do prawej, od prawej do lewej ładnie te zakręty. Okej. Delikatnie gaz. To jest straszne. Jednocześnie chcesz tych gnoi dogonić, ale nie możesz dodać gazu, bo wiesz, że na 100% cię obróci. A też nie możesz skończyć na jakiejś tam gównianej pozycji, żeby wygrać te mistrzostwa. Ale jest znacznie lepiej niż było. Te klasyki sportowe, one nie są aż takie szybkie. A ciekawe, jakby się jechało tym Fordem GT40. Dobra, bardzo ładnie. Dawaj. Dobrze. Ile tu okrążeń? 3 okrążenia, kurde, już się spojrzałem na chwilę i już dupa. No i patrzcie, spojrzałem się dosłownie na sekundę, odwróciłem wzrok z ekranu, znaczy z tego, z drogi i już dupa. No nie wiedziałem, ile tu okrążeń, kurde, i wszyscy mnie wyprzedzą teraz, już straciłem ten flow, ten mnie tu spycha, tamten wyprzedza, jest stres, jest dupa. Jeszcze jest taka opcja, że kupię po prostu inny samochód i sprawdzę, jakby się nim jeździło. Już dupa zbita, no nie da rady. Ach. Spróbuję jeszcze raz. Ale tym razem jeszcze obniżę poziom trudności, dam normalny. 85% bonusa. Zobaczymy, co to mi da. Dobra, powinno być lepiej, miejmy taką nadzieję. Jeju, już naprawdę jestem zdesperowany. Klasykami się ciężko jeździ, naprawdę. Kto grał w Forze, ten potwierdzi. Szczególnie na takich ustawieniach, jak ja teraz gram. To już jest dla hardkorowców. Ale szkuję nim. Dobra, tu można ładnie ściop! Zjeżdżaj na tą drogę, kurde, skręcam, a z nim nic się nie dzieje. Jedzie do przodu. No i już, ja ten gaz to tak delikatnie, tylko i tak, szkoda gadać. I tak mieli, no kapora. Się nie ma jak rozpędzić nawet. Dawaj, bierz ich tam. Okej. Dobra, czysta jazda, dzięki. Nie odwracam wzroku od drogi, od mojego samochodu. Cały czas na lewo i prawo kontruję, żeby czasami nie wpadł w poślizg.
A już go zarzuca, już! Ja mam tu... Ja tylko ten trigger od gazu leciutko, tak że muskam go tylko. A on już wpada w poślizg. O, teraz też. To jest masakra, że ten samochód wpada w poślizg na takim zakręcie. Ósma pozycja, damn it. Dobra, spróbujemy w strumieniu jechać. Okej. Szósta pozycja nie będzie taka zła, ale najlepsza będzie trzecia. O, kuźwa! Gaz, 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 gaz. Tak. Dawaj. Piąta pozycja, 10 punktów. Zyskujesz punkty na tablicy wyników. Trzymaj się. Następny wyścig należy do ciebie. Nie wiem, który tam byłem, nawet nie chcę patrzeć. Ten samochód jest okropny. Naprawdę. Straszne to jest. What the fuck? Jakaś nowa obrączka, hej. Chyba zyskałem nowy poziom albo coś. Pad się normalnie błyszczy, nie wiem czy to widzicie, ale jest spocony, kurde, on jest czarny, tego nie będzie widać, ale widać o teraz. Kurde, cały mokry. To jest taki stres, że szok. Naprawdę. Nie żartuję. Dobra, zobaczymy co teraz się wylosuje. 16 tysięcy, ach, tak sobie. A zobaczymy jak ten będzie śmigał. To jest Maserati 300S. Ścigniemy się z nim i zobaczymy o ile jestem gorszy. Dobra. Kurde, jestem ciekawy tego Forda GT40. Ciekawe, czy mogę go sobie kupić, czy on jest w jakimś dodatku. Ja jeszcze dodatków żadnych nie kupowałem. Chętnie bym się nim przejechał, ale... No nie wiem, czy bym dał sobie radę. Bo to trzeba dostosowywać samochód i tak dalej. Ale znowu tutaj piąte miejsce sobie zyskałem. No nie wiem, jakby mi poszło teraz. Już tym samochodem jakoś mi idzie. Jeszcze nie jest rewelacja. Ale dostosowywanie tuningowe parametrów tego samochodu naprawdę bardzo dużo daje. Myślę, żeby hamulce dać na bilans między przodem a tyłem, bo jednak troszeczkę za mocno mnie ściąga na daną stronę, czy to na prawo, czy na lewo, podczas gdy ostro hamuję. I to nie jest dobra sprawa, dlatego bierzemy sobie samochody, tuning samochodu. I hamulce tutaj damy sobie na 50%. Myk. 50%. Dobra, ciśnienie zostawiamy. Aerodynamika to nie. Moment. Tu mamy miękkie, jakoś się jedzie. Tylko opony. Może całkiem ciśnienie spuścić. Damy takiego kapcia. Jedna atmosfera, jeden bar. Zobaczymy teraz. Bez większych prędkości. Sprawdzimy. Start. No nie, no teraz to i tak tego nie sprawdzę. Najlepiej to się widzi na już prawdziwym wyścigu. Dlatego przejadę się trochę tym autem. O, a czemu nie mogę sobie tutaj skrócić odrobinę? Przez las nie dojadę? Ja nie dojadę. Hej. Oczywiście, że dojadę. No i zobaczymy teraz. No już nie da się więcej tego powietrza spuścić z opon. To jest i tak już praktycznie kapeć dla takiego samochodu.
No i zobaczymy, no teraz atrakcja już jest chyba maksymalnie ulepszona. Mógłbym dać inne opony. Właśnie, jakbym wypieprzył wszystkie części i założył opony wyścigowe z taką zajebistą trakcją, to ciekawe, co się by się wtedy stało. Wow. Rzuciło duperę, ale ciekawie było na tym zakręcie, tak. Jakby nawet trochę lepiej. Czuję, że samochód jest taki jakby trochę bardziej ociężały przy skręcaniu. Ale zobaczymy, zobaczymy. Może będzie fajnie. To jest wyścig, z którym zmagałem się w poprzednim odcinku. Jest ciężki. Tutaj się jedzie w nocy. Zawody 3x4. Nie wiem, który jestem w generalce. Muszę sprawdzić. Moment. Pozycje startowe. No, to pozycje startowe, ale gdzie tutaj zobaczyć? No nie ma tutaj generalki. Trudno. Mam 75 poziom w Fordzie już. Dobra. Kontrola trakcji zadziałała ładnie. Dałem gaz do końca na starcie. Wow! Ej, wiecie co? Tym autem się naprawdę teraz fajnie jedzie. PS-ki tu nie rzuca dupy? Nic za nic. Nie tak jak wtedy przynajmniej. Kurde, ej! Zajebioza. Muszę je uważać tak czy inaczej, ale zobaczymy, na co go stać. Wciskam teraz gaz do końca, ci z przodu jadą i tak bardzo ładnie, ale spuściłem do maksa powietrze, tyle ile się da spuścić, spuściłem z tych opon i kurde, no samochód zupełnie inaczej się zachowuje, nic chyba innego nie robiłem, no hamulce dostosowałem, ale pomijając to, będziemy też używali cienia aerodynamicznego, to jest też istotne w Forzie. Nie ma takiego dopalacza jak w innych grach wyścigowych, ale też to sporo daje. I kurde, ja naprawdę teraz tym samochodem mogę skręcać, to jest niesamowite. Na ostatnim wyścigu spróbujemy sobie włączyć jeszcze symulację i ten poziom trudności, który miałem wcześniej. Nawet jak teraz się rozbiję i będę miał ostatnie miejsce, to i tak jest sporo lepiej niż było. Ze względu na prowadzenie, kurde, no. Jest sporo lepiej. To jest kwestia tylko teraz skupienia się, takiego jak przed chwilą, żeby ukończyć ten wyścig na pierwszej pozycji. Ja nie mówię teraz o trzeciej, czy drugiej, czy czwartej, czy piątej, ja mówię o pierwszej. Naprawdę jest to w moim zasięgu teraz. Czuję, że ten samochód prowadzi się zupełnie inaczej. I to za sprawą tych głupich opon, no, że też ja z przodu sobie nie spuściłem tego powietrza wtedy też. Zaraz ich tutaj podgonimy ładnie. Dobra, trochę przyczepność straciłem, bo tam był był taki pagórek. Ojej, drzewo. Dobra, dupa już. Ciężka sprawa, naprawdę. Muszę dać sobie radę. Muszę dać sobie radę i już. Teraz się tak trzymać i będzie dobrze. Pierdzielony. No już się odbili od nas, tamten peleton z przodu. Będzie ciężko ich podgonić. Trzeba tunelu używać. Dawaj tunel. No strasznie się odbili. Kurde, przez tego jednego głupiego Forda Transita. Gaz, 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 gaz. Tam jest piąty. Jak go wyprzedzę, będę czwarty. A ty mnie tam z tyłu zostaw. Ja nie wiem, skąd oni mają tyle mocy, kuźwa. Jak mnie na zakrętach jeszcze wyprzedzają.
Dobra, jadę w cieniu, doganiamy ten z przodu peletonik, który spadł wam stąd, gościu. Ach, kurde. Jak oni tak dobrze jeżdżą, nie czaję. Znowu ósmy jestem. A tu wchodzę na pełnym gazie, nie bawię się. Rzuca, puszczam gaz, dobra. A co? Uwaga, trudny zakręt. Gdzie mi tam? Nie wyprzedzać! Absolutnie! Będę drugi! Kurde, będę drugi, ale jaja! Druga pozycja, 16 punktów. Niesamowite, udało mi się. Nawet najlepsi nie zawsze wygrywają. To i tak był niezły wyścig. Ach, kurde, następny wyścig muszę wygrać albo być na drugiej pozycji. O kurde, było ciężko, ale się udało te zawody zaliczyć na takich ustawieniach poziomu trudności, jak w przypadku samochodów czteronapędowych, na cztery koła. To jest w tej grze naprawdę spore osiągnięcie, uwierzcie mi. Szczególnie z tym klasykiem. Bardzo ciężko jest go opanować, ale spuszczenie powietrza, ciśnienia z opon dało naprawdę bardzo dużo. Prawdopodobnie też usztywnienie stabilizatorów. Jak dałem je bardziej miękkie, to zobaczyłem, że ten samochód bardzo się buja wtedy. Dobra. Old Town Circuit. Jedziemy. Muszę trochę ochłonąć. Dobra. Jest dzień, idealne warunki, wszystko widać. Wyścig na torze, chyba trzy okrążenia, nie mam pojęcia, zobaczymy na samym początku. Gaz, kurde. Pieprzony ogórek. No i czemu on hamuje? Oni hamują specjalnie, żeby mnie spowolnić. A jak jadę koło niego, to nagle dostaję jakiegoś przyspieszenia, o zobaczcie teraz, nie? O, i skąd to takie przyspieszenie? A jak jadę za nim, to on hamuje. Żebym nie łapał tunelu aerodynamicznego. Widzicie, jaki tupet? O, fuck, dobra. Piąty jest przede mną. Gdzie? Skąd ty takie przyspieszenie? Nitro, skąd ty wziąłeś? Chłopie? Kurde, jaki typ. Taki sam samochód jak ja ma. I skąd on takie przyspieszenie ma? Powiedzcie mi, bo ja nie wiem. Może ja coś o tej grze nie wiem, albo co? Gaz. No drugi raczej nie będę. Ci dwaj z przodu są naprawdę daleko. Udałbym był ten szósty, utrzymać pozycję chociaż. Ale jestem spięty. No nie, to jest masakra. Jedziesz koło kolesia, ewidentnie. Ach. Jedziesz za nim, on daje ostro po hamulcach. Jedziesz koło niego, wyprzedzasz go, on dostaje jakiegoś turbo, no nie? Odwróciło mnie, no i dupa, już przegrałem. Delikatnie mnie odwróciło i koniec. Ach, ale jeszcze udało mi się w miarę utrzymać pozycję. Nie wiem, czy tam zajechałem jakąś drogę czy coś. Nie obchodzi mnie to, mam być drugi. Dobra. Gaz. Zobaczcie, ile razy włącza się w ogóle kontrola trakcji. Ta mała kontrolka po środku, między kontrolkami na liczniku. Bardzo często podejrzewam. Nie wiem, ja nie obserwuję tego, ale kątem oka gdzieś tam widzę, że tam się coś na żółto świeci, a to na pewno nie jest ABS, bo ABS włącza się podczas gdy hamuje. A kontrola włącza się, kiedy dodaje gaz. Kontrola trakcji. Dobra, ostatnie okrążenie. Nie wiem, czy jedynkę podgonię.
grunt, żeby nie dać się wydymać teraz, bo jest taki trudny odcinek, gdzie jedzie się dość szybko. Okej. No już raczej go nie podgonię, on jedzie perfekcyjnie. Druga pozycja, 16 punktów. Zobaczmy. Spora różnica, 3 punktów. Nie udało się wygrać, ale wiecie co, mam dosyć tego samochodu. Spróbuj się trochę poprawić i wygrać kolejny wyścig. Kolejny wyścig? Zdobywca drugiego miejsca. No okej, spoko. Nie wygrałem tych mistrzostw, ale mam już dosyć tego samochodu. Naprawdę. Naprawdę mam dosyć. Nie macie nawet pojęcia jak. To jest straszne. To były ostatnie mistrzostwa w ramach tej wycieczki. Jak będziesz gotowy, wracaj na imprezę wręczenia nagród. Spoko, mam to gdzieś. Nie wiem, co się teraz wyluzować, co pozbierać jakieś samochody, cokolwiek. Nie chcę robić tych mistrzostw. Poziom trudności jest na... no... Powiem tak. Honda S2000 z V-Techiem w środku. Wow. Musimy to zobaczyć, koniecznie. Moje samochody. Czy ja mogę tutaj zmieniać samochody? Moment. Samochody, moje samochody. Ale chyba nie mogę tutaj zmieniać. Mogę tylko zobaczyć, jakie mam. A, Bugatti, dobra, już myślałem, że mam tego nowego Bugattiego. Gdzie jesteś, Honda S2000? Niebie... jest! Wybierz. Pokaż samochód. Dobra, można pokazać, można go zobaczyć, ale ja chciałbym tak trochę nie pojeździć, no. Tak wygląda Honda S2000 w Forzie Horizon. Hej, co to za... dziwna ławka z przodu, wypieprzać z tym dziadostwem. Nie chcę tego. Nie wiesz, że ciężarówki nie lubią samochodów osobowych? A wujek właśnie jest trackerem, no to hej. Myślałem, że wujek jest ciężarówką. O kurde, mamy gliniarzy. Dobra, słuchaj wujek, skup się za zadaniu. Mamy przed sobą korwetę i trzeba ją unieruchomić. A czy unieruchomić to no, tak, żeby zabić kierowcę. Bo ona bardzo szybko jedzie. I może się okazać, że będziemy ją gonić.